Piotr Szulc, hej Poznań. Teraz porozmawiamy o feriach filmowych, ale i nie tylko. Ze mną Piotr Zakęs, Kino Rialto. Witam. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś z nami. Przede wszystkim gratulacje, bo ostatnio widzieliśmy się podczas zbiórki na nowy projektor. Wiem, że ten projektor udało się kupić, także gratuluję, no bo Kino Rialto wchodzi w nowy format i lepszą jakość obrazu. No i przede wszystkim ma już taki projektor, który starczy na lata. No tak, przede wszystkim to się bardzo cieszymy, że w końcu zniknęło to widmo, że coś się nam zepsuje. Wiadomo, nowy sprzęt to raczej przez parę najbliższych lat powinien funkcjonować bez zarzutu. Tak, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Wiadomo, jak to jest z nowym sprzętem, no ale generalnie na razie się sprawdza dosyć dobrze. Jest to rzeczywiście taki jeden z najnowszych projektorów, w tej chwili już w technologii laserowej. Także no, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, że nam się udało zarówno zebrać odpowiednie fundusze, bo to rzeczywiście, jak tutaj powiedziałeś, mieliśmy zarówno zbiórkę, udało nam się też pozyskać troszeczkę funduszy zewnętrznych, także to była taka łatanka, no ale ostatecznie... Wspólnymi siłami udało się. Wspólnymi siłami, no wiadomo, że trzeba było się niestety trochę posiłkować jeszcze kredytem, no ale generalnie projekt to stoi, działa, no i miejmy nadzieję, że będzie zarabiał. No dobrze, no przecież Kino Rialto musi pozostać na najeżdżcach, to też duma Jerzy, bym powiedział. No i właśnie w tej dumie Jerzy możemy spędzić ferie. Właśnie zaczynają się ferie zimowe w województwie wielkopolskim. Co przygotowało Kino Rialto dla dzieci, ale nie tylko na ten okres ferii? Znaczy no, tradycyjnie w tej chwili już działamy normalnie, także przygotowaliśmy oczywiście taki nasz program, który nazywa się Ferie w Rialto. On jest troszeczkę jeszcze w tym roczku z jednej strony odchudzony, ponieważ wcześniej mieliśmy jeszcze przed większością filmów jakieś warsztaty dla dzieciaków, żeby się mogły jeszcze trochę pobawić. No właśnie, z tego kino było znane, dokładnie tak. Dokładnie, w tym roku tego jeszcze nie będzie, natomiast zamiast tego mamy rzeczywiście fajną rzecz, ponieważ będziemy organizować taki mini festiwal filmowy. Powstał taki twór jak zespół edukatorów filmowych. My tam też działamy, jesteśmy. To jest takie 7 kin w Polsce, które nadaje takie certyfikaty filmom dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. To elitarne grono, bym powiedział. Bardzo elitarne grono i rzeczywiście udało nam się też tym wszystkim kinom pozyskać dosyć taki spory grant z Unii Europejskiej, dlatego od 2 lat to już właściwie funkcjonuje i w zeszłym roku było to tylko jakby nadawanie tych certyfikatów, wyświetlanie filmów i jakby promowanie tego no, fajnego, ambitnego repertuaru, ponieważ promujemy rzeczywiście tylko kino europejskie. To kino europejskie dla dzieci jest rzeczywiście bardzo różnorodne i bardzo ciekawe. Tutaj jakieś kraje dominują, na przykład, jeśli mogę zapytać, w kinie europejskim dla dzieci? Jest kino, znaczy nie, jest bardzo dużo filmów francuskich, oczywiście, no bo to dużo kinematografii, ale bardzo dużo filmów norweskich, szwedzkich, czasami też hiszpańskich. No dobrze, to zapytam, to jest wtedy dubbing na przykład, czy jednak to są filmy z napisami? Jak to wtedy wygląda, jak są takie mniej znane produkcje, na przykład właśnie jak norweskie czy hiszpańskie? Jeżeli to jest film dla dzieci, to oczywiście jest dubbing. Jest dubbing. Tutaj ten dubbing musi być, i tutaj jakby to jest od samego początku. Przynajmniej lektor może być, ale to wersja budżetowa, wiadomo. Tak, a to, że rzadko się to zdarza, także ten dubbing zazwyczaj jest. No i to są normalne filmy, to są też kilku takich dystrybutorów w Polsce się pojawiło od dłuższego czasu, którzy wprowadzają tego typu produkcje. No i tak naprawdę dzięki nim, dzięki tym, że jeżdżą na różnego rodzaju festiwale i wypatrują te filmy, potem je kupują i tutaj ściągają, no to ta baza się naprawdę bardzo powiększyła i nie jest już w tej chwili tak, że mamy do czynienia z produkcjami hollywoodzkimi i potem długo nic i jeden film polski, jeden film francuski, tylko tak naprawdę tych filmów właśnie z kinematografii europejskiej jest bardzo dużo i tak naprawdę są to naprawdę dobre, świetne produkcje. Nauczyciele, którzy chodzą do kin na różnego rodzaju właśnie filmy, już też są z tym obyci i przyzwyczajeni, że nie muszą tylko wybierać, znaczy, że nie, alternatywą nie jest duży film hollywoodzki, ale również rzeczywiście bardzo ciekawe i bardzo często też filmy, które są adaptacjami różnego rodzaju lektur, produkcje, które są zrobione na naprawdę wysokim poziomie. No tak, no to jest właśnie ciekawe w kinie Rialto, że z jednej strony mamy też oczywiście hollywoodzkie produkcje, ale też mamy takiego dużo kina, którego niekoniecznie możemy odnaleźć, prawda, w tych dużych kinach.
I właśnie to jest ta siła, prawda? I wydaje mi się, że dlatego warto, warto robić sobie taki miks, prawda? Trochę jednak tego kina bardziej, bardziej znają hollywoodzkiego, no bo oczywiście większe budżety, efekty, na przykład specjalne, ale, ale kino europejskie jest też niezwykle ciekawe, prawda? Też w wydaniu właśnie dla dzieci. Tak, no to bardzo się cieszyłem, bo ta, to była naprawdę duża luka, bo jeżeli chodzi o takie kino europejskie dla osób dorosłych, no to tutaj ten jakby trend kina studyjnego, no już od wielu lat istnieje, no ja czasami był trochę słabszy, czasami lepszy, ale generalnie no było wiadomo, że to kino ale europejskie dla dzieci jest. Faktycznie jest tak. Nisza i wy tą niszę wypełniacie. Także zapraszamy, repertuar oczywiście na stronie kina, ale nie tylko samym kinem żyje kino Rialto, bo jeszcze mamy podróże i to też w kinie, ale to możemy odnaleźć. Tak, i tutaj rzeczywiście od kilku lat robimy takie cykle spotkań z podróżnikami. Kiedyś to robiliśmy, znaczy organizowała u nas to taka pani Ewa Witczak, która rzeczywiście, no to był jej taki konik i to rozwinęła i muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie to jej szło. No po pandemii nie zdecydowała się jakby tego reaktywować, także nie chcieliśmy, żeby powstała taka dziura, tym bardziej, że te spotkania są rzeczywiście bardzo ciekawe i jakby troszeczkę na własną rękę, troszeczkę z Stowarzyszeniem Twórcze Horyzonty stwierdziliśmy, że będziemy robić nowe rzeczy. Oni wyszukują takie najlepsze postacie do tego, aby zachęcić, prawda? Tak, bo, tak. Bo to są piękne podróże bez wjeżdżania z Poznania, prawda? Idziemy i nagle zanurzamy się w ten świat danego kraju, danego miejsca, o którym prelegent opowiada. Tak, i co ciekawe, mamy tutaj jeszcze dwa takie jakby cykle w ramach tych podróży. Mm-hmm. Pierwsze mamy takie o podróże opowiadające o jakichś tam wizytach w różnych takich egzotycznych krajach. Na przykład niedługo 27 lutego będziemy mieli taką opowieść o tym, jak pewne małżeństwo przemierzyło ogórkiem, czyli tym Volkswagenem Transporterem całą Amerykę Północną i Południową. Także to będzie naprawdę taka długa, świetna i naprawdę na pewno ciekawa opowieść. A druga rzecz to tutaj z Mariuszem Sprutą, takim też polskim znanym tu, no może nie himalaistą, ale na pewno pasjonatem gór, organizujemy spotkania właśnie z himalaistami. I tu rzeczywiście te spotkania z himalaistami cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużym powodzeniem. Już w przyszłym tygodniu spotkanie z Rafałem Fronią, czyli no to jest taki też top polski. A powiedz mi, jaki dzień dla naszych widzów? To będzie następny czwartek. Następny czwartek. Także tam już bilety się powoli kończą. Także naprawdę, proszę Państwa, te spotkania z podróżnikami, zwłaszcza z tymi górskimi, cieszą się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem i niektóre są wyprzedawane w ciągu tam 2-3 tygodni. Super, czyli trzeba sprawdzić na bieżąco te spotkania. No, Himalaje zdecydowanie to jest takie miejsce, którego prawdopodobnie większość z nas nie uda się z uwagi na finanse, no i też pewnie trudności fizyczne, żeby tam się przede wszystkim spiąć, także możemy pójść do kina i posłuchać sobie o tym, jak ludzie zdobywają świat. To jest niesamowite, prawda? Tak, no te opowieści są naprawdę bardzo ciekawe, a poza tym no, mamy w całej Polsce, ale w Poznaniu na pewno, znaczy wiem to z własnego doświadczenia, naprawdę mnóstwo ludzi, którzy się interesują górami, którzy kochają góry, tak. Które chodzą po górach i amatorsko, i częściowo już profesjonalnie. Także to jest naprawdę bardzo duża grupa pasjonatów i dla nich to robimy, ale również dla tych, którzy no wiadomo chcą poczuć tą magię gór, no bo ta magia gór, tak jak magia kina, naprawdę istnieje. Magia kina i magia gór. Piękna puenta naszej rozmowy. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Piotr Zakę z Kino Rialto był z nami w Hej Poznań, a ja mówię do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku Hej Poznań. Jak zawsze o 18 od poniedziałku do piątku.